Gościmy byłego satanistę. Witam wszystkich. Byłem po tej złej stronie przez prawie 4 lata. W tym momencie mam 17 lat. Może chcielibyśmy najpierw powiedzieć kilka słów na temat doświadczeń u początku, w jaki sposób właściwie w satanizm się wchodzi. Może zechciałbyś powiedzieć kilka słów właśnie na ten temat. To znaczy, metod jest bardzo wiele. Przeważnie to zachodzi za sprawą tak zwanych życzliwych osób, które już są po złej stronie, które oddziałują w taki, a nie inny sposób, zachęcając bądź po prostu przedstawiając swoje racje, a z reguły robią to w bardzo zaawansowany sposób, więc często werbują wiele osób. Natomiast w moim przypadku zaszło to trochę inaczej, bo nie zaczęło się ani od muzyki, ani od pism, ani od kolegów. Zaczęło się od po prostu beznadziei. Zauważyłem, że świat jest taki, a nie inny. I kiedy tak dokładnie się mu przyjrzałem, a starałem się myśleć samodzielnie, niestety odrzucając Boga. Także po prostu kiedy mu się przyjrzałem, to przeżyłem załamanie. I to spowodowało, że nie otwierając się na Boga, otworzyłem się na tą złą stronę. A jakie elementy, że tak powiem, czy czynniki przyczyniły się do tego, że akurat odrzucając Pana Boga znalazłeś szatana? To jest ze sobą jak gdyby powiązane, bo szatan zawsze, wtedy kiedy ktoś odrzuca Boga, przesuwa swoją miskę, swój talerz i do niego trzeba wtedy zajrzeć. No nie ma innego wyjścia, zawsze tak jest. A nie zjeść z tego talerza jest rzeczą prawie niemożliwą. Kiedy zupełnie odrzuci się Boga, zupełnie odrzuci się nadzieję, kiedy stwierdzi się, że jest beznadziejnie, jest bez sensu. No ale w jaki sposób doszedłeś do kultu szatana? To jest bardzo ciekawe, bo nie miałem na ten temat większej wiedzy, w zasadzie żadnej. U mnie przebiegło to wręcz instynktownie, po prostu wiedziałem, co robić, wiedziałem, jak robić. W jakimś czasie po prostu wiedziałem. Czy były jakieś elementy zewnętrzne, które cię w tym wspomagały? To znaczy, na początku nie, natomiast pojawiła się później muzyka. Muzyka jak najbardziej ma szalony wpływ i szalenie przyspiesza, z uwagi na to, że zawiera dużą ilość wiedzy właśnie satanistycznej. Szalenie przyspiesza proces wchodzenia coraz głębiej w satanizm, bo to tak jak z każdą inną rzeczą, w nią się wchodzi, wchodzi i wchodzi aż w końcu. Tak, ale nie każda muzyka, prawda? Nie każda muzyka, tylko ewidentnie muzyka zawierająca teksty, treści satanistyczne. Z tym, że tutaj zastrzegam od razu, że nie tylko teksty. Chodzi o to, że są pewne rodzaje muzyki, ja teraz, nie wiem, to nazwać może zdolnością wyczuwania. Wyczuwam nieraz muzykę, która nie zawiera tekstów, natomiast sam przekaz muzyczny jest straszny. Także tutaj wszelkie zespoły, ewidentnie, black metal to jest tragedia. To jest po prostu tragedia. To są już, można powiedzieć, jedna wielka czarna msza. Także to jest olbrzymia wiedza satanistyczna na każdej z tego typu kaset. Tam, gdyby ktoś zajrzał w wokal, który przeważnie nie jest opisany nigdzie, bo mało kto by wtedy to kupił, to tam jest strasznie dużo rytuałów i tego typu rzeczy. Oczywiście nie chcemy tutaj robić reklamy, prawda? Również tej muzyki. Niemniej myślę, że cały wydźwięk naszej rozmowy będzie jednoznaczny i myślę, że kto wysłucha tej audycji, nie będzie miał żadnych ciągotek w tym kierunku, żeby po takie rzeczy kiedykolwiek w swoim życiu sięgać. W jaki sposób rozwijało się, że tak powiem, to twoje zaangażowanie? To jest, ja powtórzę tutaj słowa kogoś, niestety nie pamiętam kogo, ale ten ktoś bardzo trafnie to ujął. Szatan, cały majsterszyk szatana polega na tym, że wszystkim udowodnił, że go nie ma. Na początku tego się nie czuje zupełnie. To jest pewna granica, która jest niesamowicie subtelna, niesamowicie płynna i przechodząc granicę pomiędzy człowiekiem odseparowanym od tego, a satanistą, nie czuje się tego w ogóle. Początek był nieśmiały, początek był powolny i nic nie wskazywało na to, jak to będzie wyglądało później. Ile wtedy miałeś lat, kiedy to się zaczynało? Wtedy miałem około 13-14 lat. 13 lat. To zaczynało się już wcześniej, tylko od 13 lat to nabrało tego właśnie oddźwięku ewidentnie czarnego. Jakie za tym poszły kolejne
doświadczenia? To znaczy, człowiek, który wchodzi w to na początku, może nie wie dokładnie, z czym ma do czynienia, natomiast później no, chęć rozwijania wiedzy jak najbardziej. I tą wiedzę się rozwija właśnie w tym kierunku. Im więcej wiedzy, tym więcej później no, zjawisk, które powodują pogłębianie się tego. Później następuje pewna granica po pewnych rytuałach, którą się odczuwa bardzo, która jest już no, ewidentnym świadectwem tego, że stało się satanistą. Zupełna zmiana sposobu postrzegania, zupełna zmiana odbierania świata zewnętrznego, ludzi, wszelkich zjawisk. Nieraz otrzymuje się pewne dary, to znaczy to też nie jest reklama, bo to są dary w cudzysłowie. Otrzymuje się możliwość wglądu nieraz i nawet w ludzi, w ich odczucia, ale to są tylko te złe odczucia. Widzi się zło, po prostu widzi się więcej zła niż widzi się normalnie. I w zasadzie dobro przestaje być jakąkolwiek wartością. No co jest objawem? No, różnie. Wiele osób sądzi, że sataniści to przeważnie są ubrani na czarno, noszą różne emblematy, jakieś odznaki, jakieś farbowane włosy i tak dalej. To wcale nie musi tak być. Przeważnie tak jest, ponieważ no, z reguły każdy satanista czuje się najlepiej w tego typu właśnie strojach, w tego typu scenerii, mieszkaniach. Natomiast czasami przebiega to inaczej i będąc nawet bardzo głębokim satanistą, jest się zupełnie normalnie ubranym, z pozoru zupełnie normalnym. Natomiast no, w moim przypadku dekoracja pokoju strasznie się zmieniła. Mój ubiór również przybrał odcień czarny. Z tym, że sam odcień czarny jeszcze nie jest zły, ale ja po prostu się w nim najlepiej czułem. Muzyka bardzo, bardzo pomogła w wejściu. Zdecydowanie tutaj podkreślam bardzo złą rolę muzyki. Czy oprócz muzyki były jeszcze jakieś inne, powiedzmy, tutaj czynniki działania, oprócz słuchania muzyki, czy jakieś rytuały, jakieś akty? Jak najbardziej. Rytuały były przed muzyką, później też. No później już były również świadome, to znaczy nie instynktowne, tylko wynikające z tego, czego się dowiedziałem. Ale nawet jeżeli, podkreślam tutaj jeszcze raz muzykę, nawet jeżeli nie rozumie się tekstów, bo często tak się właśnie tłumaczy jej nieszkodliwość, że jeżeli ja nie rozumiem tekstu, to nam nie szkodzi. To jest nieprawda, to jest tak jak z biernym paleniem, szkodzi. Po prostu szkodzi, bo w tym się uczestniczy. To jest tak jak uczestnictwo na przykład, dla porównania, dla przeciwwagi, w mszy świętej po niemiecku, której się nie rozumie, ale ją się przeżywa. Tak samo przeżywa się wszelkie rytuały nagrane na tych kasetach i one po prostu pogłębiają nasz stan. Sataniści z reguły, no, zmienia się również wygląd zewnętrzny, zmienia się głos, zmienia się sposób chodzenia, sposób poruszania się, sposób mówienia, sposób patrzenia, szczególnie właśnie oczy tutaj są odzwierciedleniem tego, co jest w środku. No a... Rzeczywiście sam muszę przyznać, że pierwsze kontakty z tobą jeszcze w tym ciężkim stanie no, dawały dużo do myślenia. Po pierwsze, głos dużo niższy niż normalnie. Poza tym, no na pewno i sam wygląd, niektórzy patrząc na ciebie, dawali ci 20 parę lat. Tak, zdecydowanie ja już w 7 klasie podstawówki no, budziłem strach. Byłem kimś, kto nie miał zbyt wielu znajomych, bo ich właściwie nie potrzebował. Natomiast no, pierwsze spojrzenie zawsze no, budziło jakieś podejrzenia. To ewidentnie da się poznać. A jak się na co dzień czułeś? To znaczy, czy było ci z tym dobrze? Czy przeżywałeś jakieś doświadczenia wewnętrzne, duchowe, psychiczne, trudne? Doświadczeń duchowych jest bardzo dużo i one są, nigdy nie są pozytywne. Z tym, że czasami w porównaniu z tymi bardzo negatywnymi pewne wydają się być pozytywne. Natomiast ogólnie jest to stan totalnie beznadziejny. Jest to stan wewnętrznego rozkładu. Ja przynajmniej czułem się fatalnie cały czas. Czasami znajdowałem jakieś chwile spokoju, jakiegoś ukojenia. Natomiast o dziwo, to po prostu nie jest przyjemne. No, tak można to ująć. Jest bardzo dużo różnych mistycznych, można powiedzieć, doznań. No, odczuwałem wrażenia innych ludzi. To potrafiłem na nie wpływać później. Bardzo wiele tego było. Myślę, że tutaj trzeba by się też zastanawiać, czy sam ten moment nie był też jakimś kłamstwem szatańskim, że
odczuwałeś wrażenie ludzi, czy to zawsze było prawdą, czy w tym wypadku mogło być to też złudzenie sprawiane przez szatana, że tak jest? Znaczy ja odczuwałem tylko tą ciemną stronę. Ja po prostu często wybierałem sobie osoby, z którymi miałem kontakt, bądź na które oddziaływałem w jakiś sposób, świadomie bądź nieświadomie, przez to, że znałem ich ciemną stronę. Tutaj każdy posiada jakąś mniej lub bardziej rozbudowaną ciemną stronę i wiarę. Jeżeli ktoś miał silną wiarę, ja naprawdę to od razu czułem, to nawet nie podchodziłem. Unikałem go na kilometr. Natomiast ta reszta, pychająca się i tak dalej, nieraz już czyniąca zło, no, czułem się po prostu jak wilk ze swoimi wilkami. No ale jednocześnie czasem zjawiałeś się w kościele. Jak odczuwałeś pobyt w kościele? No był koszmar. To znaczy, no, z uwagi na moją mamę, która tutaj odegrała i odgrywa nadal cały czas duży wpływ w utrzymywaniu mnie przy wierze. Wtedy to dla mnie był koszmar. W ogóle sama myśl o tym, że tam można pójść, to wywoływała gniew od razu. A w przypadku, kiedy na mszy, no, było wiele osób, które autentycznie wierzą, bo to też potrafiłem wyczuć, to też był dla mnie argument, że nie opłaca się tam chodzić, bo przeważnie widziałem tylko kilka osób, które się tam modlą, a reszta była, robiła tło. Natomiast zawsze było to fatalne uczucie. Koszmar. Gniew, nie wiem jak to określić, frustracja, no po prostu psychoza wręcz, jeszcze większa niż normalnie, bo cały ten okres to jest jedna wielka psychoza. Mniej lub bardziej zaawansowana, naprawdę. W muzyce tej, o której mówimy, bardzo często pojawiają się jakieś teksty o śmierci, o destrukcji. Czy to jakoś wpływało na twoje przeżywanie życia? Czy miałeś jakąś radość życia? Radość to, gdyby no, w pewnych rytuałach radość pogrążyłem zupełnie, żeby uzyskać inne rzeczy. Natomiast w ogóle radości się nie odczuwa jako takiej. To, co odczuwam teraz, a to, co odczuwałem i myślałem, że to jest radość, to są naprawdę dwie różne rzeczy. Radości nie było. Muzyka na początku, jak ona działa, nawet na kogoś, kto powiedzmy sobie jest wierzący, bądź przynajmniej no, delikatnie wierzący, tak to określę, na początku ona przeciera pewien szlak, ona uchyla drzwi dla złego. Ona jest pewną szparką, w którą wlewa się ta zła materia do wnętrza człowieka. Jeżeli się im odpowiednio szeroko otworzy, to ona może po prostu się tam zagnieździć na stałe, natomiast zawsze to, co się wleje, tam zostanie i będzie miało bardzo zły wpływ. Muzyka ogólnie zmienia wszystko, bo później muzyka stała się dla mnie czymś, nie wiem, sposobem na odpoczynek. To było właściwie moje pożywienie duchowe. Po prostu odreagowanie wszelkich złych emocji, które wydawało mi się, że są złe, ale tak naprawdę ta reszta, która była wywoływana przez muzykę, była jeszcze gorsza. Muzyka ogólnie daje poczucie siły. Ona tutaj wzmaga u wszystkich, którzy jej słuchają, poczucie, no nie wiem, własnej wyższości. Różnie. Przeważnie siły własnej wyższości. No a gdy chodzi o zjawisko, powiedzmy, śmierci, mówi się, że sataniści nie dożywają wielu lat. Zatem czy ta muzyka również, czy inne rzeczy wpływają na to, że człowiek tutaj w jakiś sposób wcześniej kończy życie? Oczywiście, ta muzyka genialnie na to wpływa, można powiedzieć. Genialnie w swojej perfidności, bo śmierć stała się dla mnie czymś, co wzbudzało przede wszystkim moją ciekawość. Ja szczerze powiem parę razy, mały włos bym się zabił, raz przez przypadek, ale to jest z innych przyczyn. Natomiast kilka razy własnowolnie zabiłbym się. Dlaczego? Głównie ciekawość. Poza tym śmierć staje się w zasadzie przyjacielem. To jest coś, czego się człowiek przestaje bać zupełnie i co uważa za rzecz nieraz odłączającą go od tego świata, od pewnych cierpień, które zresztą głównie były przysporzone przez szatana. To jest ciekawa symbioza, jeżeli to tak można nazwać, między człowiekiem a szatanem, gdzie człowiek myśli, że jest mu dobrze, a tak naprawdę jest mu jeszcze gorzej niż można sobie to wyobrazić. Czy doświadczałeś jakichś szczególnych przynagleń, pokus w kierunku samobójstwa czy zabójstwa? Może mniej zabójstwa, bo jakoś tak, nie wiem, może to wynika z wcześniejszego mego stanu, który nie był zły, jeszcze sprzed tego okresu. Natomiast do samobójstwa jak najbardziej. To ja byłem pogrążony, można powiedzieć, w depresji, w bardzo głębokiej depresji. Normalny psycholog tak by to określił. Natomiast to było coś więcej niż depresja, bo to była mania prześladowcza. To były no, różne odcienie bardzo wszelakich psychoz, powtarzające się lub bądź
naprzemiennie wymieniające bądź będące jednocześnie. W wypadku różnych doświadczeń satanistycznych niektórzy skarżą się na właśnie problemy ze snem, ze spaniem. Ja nie potrzebowałem zbyt wiele spać, zresztą teraz są tego skutki, bo jestem tak przyzwyczajony. Natomiast był okres, kiedy nawet przez 3-4 miesiące spałem po 2-3 godziny, nieraz mniej. Ciekawe zjawisko to sny. Sny w zasadzie u mnie, no nie wiem, czy to jakiś jest wyjątkowy przypadek wybrania mnie przez złego, czy po prostu, no nie wiem, czy jakieś uwarunkowania zewnętrzne tutaj miały wpływ na to, że już jako małe dziecko miałem pewien sen, który mnie prześladował, był to straszny sen. No, można powiedzieć zapowiadający przejście właśnie na ciemną stronę, bądź ukazujący jej rąbek, który powtarzał się przez chyba 1,5 roku codziennie. Natomiast w trakcie tego sny bardzo często powtarzały się bardzo różne, katastroficzne, nieraz wojny nuklearne, nieraz śmierć, nieraz bagna, bardzo często bagno, motyw podróżowania przez różne pomieszczenia. No bardzo różne sny, które budziły zawsze powiedzmy sobie nieokiełznany strach, lęk, który bardzo lubiłem. W tej chwili właściwie jesteś po drugiej stronie, można tak powiedzieć. To znaczy po uwolnieniu przeżywasz teraz w inny sposób swoje życie. Czy jesteś w stanie jakoś określić jakimiś porównaniami czy jakimiś słowami tą inność? Czy, że tak powiem, warto było uwierzyć w Pana Jezusa, pójść za Nim i porzucić szatana? Bo tutaj mówimy o różnych rzeczach, które dla niektórych ludzi mogą być fascynujące czy pociągające, takie różne doświadczenia związane ze złem. Nieraz i horrory oglądamy po to, żeby mieć silne przeżycia. Czy jednak, powiedzmy, pójście za Jezusem dla Ciebie dzisiaj jest czymś fascynującym i czymś, co jest ważniejsze od tamtych doświadczeń? Jak najbardziej. Jeżeli chodzi o mocne wrażenia, to na pytanie, czy satanizm ich dostarcza, nie można odpowiedzieć jednoznacznie tak, bo on dostarcza, tylko ja sądzę, że nikt nie chciałby tego doświadczać na sobie. Po prostu to nie jest to, co oglądanie na przykład horroru, czy coś, jakiegoś sztucznego sposobu, żeby wywołać strach w sobie, żeby coś tam przeżyć. Bo wideo można wyłączyć, a tego już potem nie można wyłączyć i to jest tragedia. Natomiast cały ten okres wychodzenia, bo on zaczął się już trochę wcześniej, kiedy ja zdawałem sobie sprawę, że wcześniej czy później, jeżeli będę w tym trwał, to zagłębię się coraz dalej w to i nastąpi już zupełny proces oduczuciowienia, nie? Bo to też następowało. Następowało po prostu powolna śmierć wszelkich pozytywnych uczuć, miłości, współczucia, radości. Naprawdę, to one były strasznie matowe przez cały ten czas, wręcz nieraz zamazane. Ten okres zaczął się już troszeczkę wcześniej, a jego kulminacją to był ten tydzień czy 2 tygodnie. Trzy tygodnie egzorcyzmów. To też może zabrzmieć znajomo, bo pewnie wszyscy oglądali film Egzorcysta, z tym, że czy można to porównać częściowo. Tak, z tym, że film Egzorcysta ma ten wydźwięk taki mocno też negatywny. Jest to właściwie ukazanie od tej strony, w jakiej nie powinno się ukazywać. Jest to ukazanie właściwie kłamstwa. Ja to bym z doświadczenia zaliczył taki film do filmów raczej satanistycznych niż właśnie katolickich, czy ukazujących zwycięstwo Pana Jezusa. Prawda? Jak najbardziej, tam jest jak najbardziej na piedestale stoi szatan i jego siła, i jego jak gdyby bezkarność. Co się działo w czasie egzorcyzmów, to zaczęło się od wizyty po namowach, po długich dosyć namowach mojej katechetki, która wywołała we mnie ciekawość. To znaczy, szczerze powiem, to nie była moja ciekawość, to była w zasadzie ciekawość tego, co jest we mnie, jak to jest silne, bo ja się z tym zżyłem i jak gdyby nie odczuwałem tego tak bezpośrednio. Więc chciałem się przekonać, co też to jest. Przyszedłem do księdza i siedzieliśmy naprzeciwko siebie, dzielił nas stół na szczęście. Ksiądz wypróbował, można powiedzieć, reakcję na pewną modlitwę, która była straszna. Myślałem, że po prostu narządy wewnętrzne się poprzestawiały zupełnie. To było tylko chwilka, ale od tego momentu zacząłem się naprawdę bać, bo padło pytanie, czy ja chcę z tym skończyć, czy też nie. I ja tak naprawdę chciałem, to znaczy rezolutny ja, ten rozumny ja, natomiast cała reszta nie.
udało się przełamać i od tego momentu aż do tego pierwszego, do końca tego pierwszego egzorcyzmu, totalny strach, totalna panika, lęk, którego nie czułem nigdy przez ten cały czas, najwyżej w snach. Ksiądz dzwonił po osoby towarzyszące, co mnie również zaszokowało, bo przyszło ich chyba sześciu panów, tak, na pierwszy raz, no, byli potrzebni jak najbardziej. No, działy się rzeczy straszne. Za bardzo nie pamiętam. To całe te wszystkie te godziny, jak to mówię, leżenia na dywaniku, bo później leżałem, już nie siedziałem na krześle, żeby... Tak, tych godzin było dość dużo. Blisko 30 godzin. 6 czy 8 spotkań po 2-3 godziny, o ile pamiętam. No, nawet po 5. W każdym razie, w jaki sposób przeżywałeś, powiedzmy, tą samą modlitwę uwolnienia? Czy to było, że tak powiem, doświadczenie przyjemne? To tego się nie da opisać, bo cały ten okres męki i tych wszystkich negatywnych uczuć, wszelkiej psychozy skulminował się, można powiedzieć, że to było jego streszczenie. Czyli no, wydźwięk miało kilkadziesiąt razy mocniejszy. Wrażenie w czasie modlitwy, kiedy byłem trzymany przez raz chyba nawet 12 panów, przybity w zasadzie nimi do ziemi, no to było dosłownie tak, jakby ktoś wsadził ręce bezpośrednio przez żebra do środka i przestawiał serduszko, żołądek, wątrobę. No, tragedia, po prostu tragedia. Większej męki nie przeżyłem wcześniej. Czy były to doświadczenia nie na skutek trzymania, tylko na skutek... Jak najbardziej, na skutek modlitwy. Tutaj prawda. Woda święcona na przykład, nigdy nie podejrzewałem, że może tak działać. To był szok. Coś niemożliwego. To była czysta męka. Czysta męka, że szatan był dość głęboko zakorzeniony, więc ja też to odczuwałem bardzo dobitnie. Czy chciałbyś drugi raz coś takiego? Wszystko, tylko nie to, bo jak tak jest w piekle, nawet jak jest 1/4 tego w piekle odczuwalna, to ja nie chcę do piekła. Chociaż kiedyś chciałem. Nie wiem czemu. Po prostu chciałem być potępiony. A nie, nie, nie. Dziękuję bardzo. Co się działo przez ten okres z moją psychiką? No to już było, to był już zupełne rozłamanie, rozkruszenie. Psychoza się nasiliła, tak jak i te odczucia tam, tak i ta psychoza. Także no, po prostu myślałem, że nie dam rady. Tak w zasadzie brnąłem bez celu przez krzaki i nie widziałem, dokąd idę. Także... Tak, przyznam się, że sam podziwiałem twoje zaparcie wewnętrzne, że chciałeś z tego wyjść. Jest to na pewno bardzo potrzebne. Mając doświadczenie z wieloma ludźmi, mogę powiedzieć wprost, że człowiek musi bardzo chcieć z tego wyjść, żeby rzeczywiście jakoś, no, tutaj współpracując z Bożym działaniem, z Bożą łaską, prawda, wychodził z takich trudnych sytuacji. Co jest ciekawe, na przykład idąc do kościoła, bo mam około 4 kilometrów, już po kilometrze odczuwałem coś, co mnie odpycha. No dosłownie, niechęć, no lęk, nie wiem jak to nazwać. Im bliżej, tym gorzej. Przejść przez bramę, tutaj jest taka brama, no to była rzecz prawie niepodobna. Ja nie wiem jak, ale po prostu tak się czułem, jakby mnie ciągnęli czołgiem w drugą stronę. No ale spróbujmy jeszcze wrócić do tego momentu. Co ci dał Pan Jezus? To znaczy, na ile to doświadczenie, które teraz przeżywasz, jest dla ciebie doświadczeniem, czy jest satysfakcjonującym, że tak powiem, po takiej męce i czy ono jakoś, że tak powiem, przeważa, jeśli tak możemy obrazowo mówić, w tych swoich pozytywnych skutkach? No nie, no różnica jest niesamowita. Ja się nie spodziewałem, ja nie myślałem, że może być tak dobrze. To znaczy, to była sobota wieczór, kiedy to już było nasze ostatnie spotkanie na dywaniku. Spowiedź też bardzo ciężko przeżyłem, bardzo mnie wymęczyło. No i komunia mnie utumaniła na początku, a później no, nastąpiło coś niemożliwego. Potem jak się wypłakałem i to jak gdyby ze mnie wyszło już zupełnie, no różnica niesamowita. Poczułem się nagle, tak jakbym dosłownie zrzucił 10 kg z serca i zdjął ciemne okulary po tych 4 latach. Ale skutki, takie naprawdę skutki, przez następne parę dni odczułem w pełni. To znaczy, no dosłownie szok. Tak jakbym wyszedł na inny świat, po prostu. Nagle okazało się, że jest dobro, że jest radość. Po pierwsze, niesamowita radość. Jakieś takie lekka mgiełka, która po całym mnie się rozeszła i się utrzymuje.
No i straszna radość. Tego nie było wcześniej. To było dla mnie coś obcego, coś zupełnie nowego. Ja czułem tak jak niemowlę, które się dopiero uczy wszystkiego, odczuwać i tak dalej. W zupełnie nowym jak gdyby świecie. Okazuje się, że to, co kiedyś widziałem i co mnie przytłaczało teraz, to nie jest tak, że przestałem to widzieć, przestałem to czuć. Nie. Ale widzę w tym też dobre rzeczy. Widzę też gdzie indziej dobre rzeczy. W ludziach, wszędzie. Także no jednak nie jest tak tragicznie, jak się wydawało, że jest. Różnica jest niesamowita, to naprawdę nie da się opisać. Co jest paranoją w tym wszystkim, to to, że widząc to teraz z zewnątrz, widząc to z góry, widząc to z boku, ze wszystkich stron, czując to, co teraz czuję, ciągnie mnie niemożliwie. Ja nie wiem. To jest chyba tak jak alkoholizm. Każdy alkoholik wie, że tego zabije, ale go to ciągnie. Nie wiem. No. Teraz trzeba się naprawdę strzec, żeby tego przysłowiowego kieliszka, po ten przysłowiowy kieliszek nie sięgnąć, bo nawet jeden jakiś skręt w tamtą stronę można spowodować, że się już nie będzie dało powstrzymać. Także. No na pewno pozostałości po uwolnieniu są duże w psychice człowieka, w jego całej sferze emocjonalnej, w sferze tych przyzwyczajeń, różnych emocjonalnych przyzwyczajeń w działaniu, w postępowaniu. Na pewno trzeba po takim czasie przeżywać tak zwany pewno okres rekonwalescencji czy prawda, takiego uzdrawiania, żeby to wszystko Pan Bóg swoją łaską dopełnił. Miałbym takie pytanie może, czy za coś szczególnego chciałbyś Panu Jezusowi w tym wszystkim podziękować? No, przede wszystkim za to, że to się w ogóle udało, bo ja zawsze mówiłem, że nie należy nigdy mówić nigdy, ale co do tego, że ja zmienię kiedykolwiek się w tej materii, to odpowiadałem jednoznacznie nigdy. Okazało się, że się da. Wszystko jest możliwe, tylko trzeba pozwolić sobie, po prostu nie sobie, trzeba pozwolić Bogu na to, bo sobie można pozwalać, to nic nie da. Jak się sobie pozwala, to przeważnie się kończy no, marnie. Natomiast trzeba naprawdę chcieć, bo jeżeli się nie chce, to nie da rady. Natomiast to do tego, co ksiądz wcześniej mówił, że potrzebna jest rehabilitacja, to jak najbardziej i to też teraz widzę, to też jest kolejnym szokiem, bo teraz widzę siebie jako no, taką, a nie inną istotę i nie jest ona, wcale nie jest tak dobra, jak myślałem, że jest. Po prostu wiele rzeczy, wiele przyzwyczajeń, wiele jak gdyby utartych już ścieżek złych trzeba zmieniać i one ewidentnie są aż rażące wręcz niekiedy. A z czym tak szczególnie musiałeś zerwać, żeby to uwolnienie nastąpiło? Z czym szczególnie? To znaczy pierwsze chyba 3 czy 4 dni to było tak w zasadzie, one nic nie zmieniały, to znaczy po prostu ja nie byłem jeszcze do tego przekonany. Ja zauważyłem, co się dzieje i zauważyłem, jakie to jest. Natomiast wtedy, kiedy postanowiłem sobie, że zaczęło się od tego, że zacząłem powolutku niszczyć te rzeczy, które wcześniej służyły mi do różnych rytuałów, bądź po prostu były dla mnie drogie, to znaczy drogie dla szatana, bo dla mnie to nie były, w sumie nie powinny przynajmniej być. I właśnie to. Te moje wszystkie kasety z moją muzyką, którą w zasadzie to było około 100 godzin ponad, więcej chyba, muzyki. I tak jak obliczałem, to nie robiłem nic innego, tylko siedziałem i się nią upajałem przed głośnikami przez, kurczę, chyba pół roku non-stop, dzień, noc, tak by to wyszło. Także no to było coś, z czym, co znałem na pamięć, z czym byłem strasznie zżyty. Kiedy to wszystko wrzuciłem do reklamóweczki, to ważyło około 3 kg i to niosłem. To po prostu, no, oprócz tego, że płakałem w trakcie i później, przez cały czas, to nigdy nie wydawało mi się, że 3 kg mogą być tak ciężkie. Czułem się jak robaczek, który niesie te 3 kg. I po ich zniszczeniu, wtedy, kiedy wiedziałem, że już tego nie ma, to dostałem jak gdyby obuchem w głowę. To było coś, co bardzo osłabiło mojego. I właśnie to, właśnie są bardzo potrzebne są te akty, które udowadniają ewidentnie, że chce się z tym zerwać. Wtedy, kiedy on widzi, że oprócz tego, że inni chcą, jeszcze jego ofiara chce go wyrzucić, to, no to nie ma innego wyjścia, tylko ucieka. Dostałeś również krzyż od nas, prawda, świętego Benedykta. Jakie miałeś doświadczenia w związku z tym krzyżem, z jego noszeniem? No, jego noszenie wpływa bardzo pozytywnie, bo jego nienoszenie, no, powoduje to jednak jest pewnego rodzaju tarcza. Ja nigdy w to, jak gdyby, no, zawsze to negowałem, zawsze to krytykowałem. Okazuje się, że no, niesłusznie, bo siła zwykłego krzyżyka, nawet jeżeli ktoś, no szczerze powiem, nie jest chrześcijaninem, jest olbrzymia. To jest jednak tarcza, która, to jest pewien akt,
oddania się Bogu, nawet jeżeli to jest nieświadome bądź nawet nieprawdziwe, ale jednak to jest bardzo potrzebne. Noszenie właśnie poświęconych rzeczy jest jednoznacznym z naszej strony też takim przyznawaniem się do Chrystusa. No jednak, nie wiem, widzimy nieraz, niektóre zespoły noszą nieraz i krzyże, pewno niepoświęcone. Jak ty to odbierasz? Jak ja to odbieram, to znaczy, ja mogę powiedzieć z tego, co przeżyłem, jak działa krzyż, jaką to ma siłę, jaką siłę ma ogólnie sakrament, znaczy się Eucharystia, jaką siłę ma, jaką siłę mają wszelkie tego typu rzeczy, nawet zwykły obrazek, który jest poświęcony, bo pamiętam, chyba to była siostra Faustyna, obrazek siostry Faustynki, który mi przyłożono do serduszka i myślałem, że serduszko wyleci mi bokiem. To było tragiczne, to było straszne. Także siła jest z tego, siła jest olbrzymia. Natomiast jak się zapatruje na to, często to działa w ten sposób, że podświadomie oni takie rzeczy noszą, żeby nie wydawali się podejrzani. To szatan potrafi, szatan to jest mistrz maskowania. Tu, tak w zasadzie nikt z mojego otoczenia tak do końca nie wiedział, jaki jest mój stan. No nikt tego nie wiedział w ogóle praktycznie. Niektórzy się nawet nie spodziewali, że tak jestem. No. Także wywołało to szok. Czyli trzeba na przykład uważać, że jeżeli ktoś w zespole jakimś, powiedzmy, nosi krzyż, to nie znaczy, że jest chrześcijaninem od razu, prawda? No, jak najbardziej. Ja przecież potrafiłem nosić też krzyż, potrafiłem. No, potrafiłem wiele rzeczy, to można przeżyć. Nawet satanista, który jest już bardzo głęboko, potrafi nieraz się przemóc i dać na pozory. Niektórzy szarlatani, różni okultyści używają przedmiotów, obrazków religijnych, także krzyży, po to, żeby jakoś, prawda, przesłonić tę rzeczywistość i mieszają sprawy święte ze sprawami bożymi. Ale rzeczywiście przyznanie się do Chrystusa, noszenie poświęconych rzeczy jest jakąś wielką tarczą. W przeciwną stronę noszenie jakichś emblematów związanych z satanizmem. Jak ty to postrzegasz? Nosi się swego czasu różne rzeczy. Natomiast każdy taki emblemat działa strasznie. Nawet jakieś tam wisiorki tego typu, które są sprzedawane wszędzie, na bazarkach, byle gdzie. Noszone bezwiednie. To jest coś strasznego. To jest po prostu... To działa w odwrotną stronę. Tak jak krzyż. W dobrą, tak to w złą. To przyciąga, pozwala. To jest nasze dobrowolne powiedzenie przyjdź szatanie. Także no to jest zgubne. A propos okultyzmu jeszcze, bo tutaj też pewne zapędy miałem, to znaczy jakieś obrzędy wudu znaczy się, i tarot, tutaj wróżenie z kart. To właściwie od zawsze mnie ciągnęło, natomiast mniej więcej tak niecały rok przed mym wyjściem z tego w to się zagłębiłem i na pewno wiele osób słyszało o prawdziwości wróżb i tak dalej. To jest prawda, to znaczy to jest częściowo prawda. Bo przeżyłem szok na początku, ponieważ ja byłem do tego bardzo sceptycznie nastawiony. Okazało się, że po jakimś czasie, jak już to troszeczkę się wtajemniczyłem, potrafiłem przewidzieć nawet najdrobniejsze rzeczy, które mnie spotkałem, autentycznie mnie spotykały. Tylko, co ciekawe, tego nie zauważyłem od razu, dopiero później. Od momentu, kiedy zacząłem, do momentu, w którym skończyłem, mój stan się znacznie pogorszył. Znaczy, jeżeli pewne fakty są przewidywane i wiemy, że w 100% to ma rację i tak jest, to również nasz stan, bo tam też można określić swój przyszły stan psychiczny, jest przewidywany. A on przeważnie jest coraz gorszy, zapętlamy się i jest bardzo źle. Także wiele osób, które wróżyło z tarota już tak profesjonalnie, można powiedzieć nałogowo, albo umierały, albo wariowały, no, albo kończyły jako sataniści, różnie, ale przeważnie źle. Nie słyszałem o dobrych przypadkach w każdym razie. Całe to doświadczenie również z Tobą, wielu osobom, które towarzyszyły z konieczności właśnie Tobie w tej drodze, przeżyło też, myślę, jakieś wielkie też nawrócenie i umocnienie w wierze. Umocnienie co do mocy właśnie Pana Jezusa, mocy Najświętszego Sakramentu, mocy posługi kapłańskiej i mocy właśnie wszystkich i sakramentaliów, różnych rzeczy świętych. Jak najbardziej tutaj na pewno wszyscy, znaczy to było widać, zresztą przeżywali swoisty szok, bo ci, którzy byli pierwszy raz przy tym, to ma szalony wpływ na postrzeganie i na właśnie wiarę w moc
Jezusa w moc wszelkich świętych rzeczy. Rzeczywiście wiele osób, mając konkretne doświadczenie, może tak jak w Ewangelii, widzowie tych działań Pana Jezusa, Jego władzy nad swoimi duchami, byli zadziwieni. Tak również często w takich sytuacjach ludzie przeżywają pewien szok, jak blisko, jak mocny jest Pan, jak właśnie te rzeczywistości duchowe są realne. Żyjemy w świecie, w którym nam bardzo trudno jest uwierzyć w to, że istnieją rzeczywistości duchowe. Niektórzy w ogóle negują, co Pan mi będziesz mówił o duchach. Niektórzy myślą, że wszystko można sprowadzić do materii, podczas gdy są realne zagrożenia, realna rzeczywistość negatywna, z której przychodzi wyzwolić nas Pan Jezus. I dlatego cieszymy się, że możemy przeżywać w taki szczególny sposób działanie Pana Jezusa, Jego mocy wyzwalającej. W takich sytuacjach tak bardzo człowiek rozumie, po co Pan Jezus przyszedł, po co nam Pan Jezus jest potrzebny. Tu masz całkowitą rację, Pan Jezus jest nam potrzebny. Bardzo. Teraz jak to wygląda, ja w ogóle przebywanie w kościele, jak i w ogóle sama modlitwa, czy nawet święta, kiedy to trzeba było się modlić przy stole, to było dla mnie po prostu tragedia. Teraz okazuje się, że to jest przyjemne, nawet odmawianie różańca jest dla mnie swoistą przyjemnością. Muszę, nie ma innego wyjścia, bo nawet jakby tak na to spojrzeć obiektywnie z zewnątrz, z obserwatora zaangażować, który by patrzył z zewnątrz, nie wierząc w nic, to on by stwierdził, że nie ma innego wyjścia. Po prostu teraz odczuwam autentycznie potrzebę Boga i potrzebę uczestniczenia właśnie we wszelkich przejawach religijności, bo kiedy tego nie czynię, to zły się upomina bardzo mocno. Wtedy, kiedy na przykład mam na sumieniu jakieś grzechy mniej lub bardziej ciężkie, to im jest ich więcej, tym jest gorzej. Tutaj jest lekarstwem tylko Eucharystia, naprawdę. To jest genialne lekarstwo, antydiabeł tak zwany. Nie ma nic innego. Myślę, że jest to zastanawiające, w jaki sposób można przejść ze stanu kultu szatana na skutek mocy Pana Jezusa do, że tak powiem, takiego rozkochania się i w praktykach religijnych, i w odnalezieniu sensu. Myślę, że człowiekowi dzisiejszemu trudno jest wytłumaczyć czy udowodnić mu inaczej, że potrzebuje Pana Jezusa. Nieraz bywa, że ktoś musi sięgnąć dna tego zła, aby później widzieć potrzebę wybawienia, i wówczas ma możliwość, jeżeli się zwróci do Pana Jezusa, ma możliwość doświadczenia Jego wybawienia, moc, Jego łaski. Ale oczywiście nie jest to jedyna droga, bo Pan Bóg nie tylko chce nas wyzwalać, ale także tych, którzy są wolni, obdarowywać coraz bardziej swoimi łaskami. Czy jakoś szczególnie przeżywałeś już po uwolnieniu przychodzenie Pana Jezusa w twoim życiu? Czy te łaski, które Pan Bóg ci dawał, były dla ciebie jakoś szczególnie odczuwalne? Bardzo, bardzo. To szczególnie właśnie po, bo o ile wcześniej wszelkie przejawy obecności Jezusa bezpośrednio przy mnie bądź we mnie były bardzo nieprzyjemne, to później odwrotnie. Coś genialnego. Trudno to opisać, to po prostu trzeba przeżyć. Natomiast ciekawym zjawiskiem jest to, że niegdyś, kiedy zamykałem oczy, często widziałem, można powiedzieć, że miałem wypalony w sobie pentagram. Po prostu go widziałem. Teraz widzę krzyż, autentycznie. To też jest, można powiedzieć, kolejny dla mnie niepodważalny dowód, bo tak jest. Dziękuję Tomkowi bardzo serdecznie za to, że chce się dzielić swoim doświadczeniem i chce się przyczyniać do tego, aby wiele osób, które mają ciągotki w kierunku właśnie satanizmu, zainteresowania muzyką złą, żeby te osoby ostrzegać. Cieszę się z tego świadectwa i mam nadzieję, że będziemy mogli na to świadectwo o Jezusie powoływać się wciąż, by ogłaszać moc zwycięską Pana Jezusa. Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Czy mógłbyś coś powiedzieć na temat swojego przeżywania tego zła, które bombarduje nas ze wszystkich stron? Wtedy, kiedy byłem jeszcze w nie uwikłany, ono zdawało się nie istnieć, bądź po prostu jego nie zauważałem. Dla mnie po prostu nie istniało. Natomiast teraz przeżyłem swoisty szok, kiedy na przykład oglądałem telewizję. To właściwie jest najczęstsza rozrywka nie tylko naszego społeczeństwa, ale i wielu innych. I nie tylko w naszych rodzinach, ale i wielu innych. W różnych krajach telewizja jest rzeczą normalną, której poświęcamy nieraz wiele godzin, oglądając czasami co popadnie, gdzie popadnie. Ja przeżyłem szok, kiedy tak przyjrzałem się dokładnie, co leci w telewizji, co tam można zobaczyć. Na 30 programów na przykład, które ja mogę oglądać dosłownie, może przez 2-3 godziny zdarza się, żeby leciało coś konkretnego, coś, co warto obejrzeć. Reszta to jest jeden wielki, nie zawsze wielki, powiedzmy sobie, ale zawsze przekaz zła. Jest tyle przemocy, tyle tego wszystkiego, czego wcześniej nie zauważałem, natomiast teraz to po prostu to mnie aż odrzuca. No. Pomysł tej audycji zrodził się właściwie na skutek rozmowy z tobą poza anteną, która właściwie ukazała, że widzisz to zło właśnie w sposób taki ostry, gdy nieraz ostrzegam młodzież, dorosłych, właśnie przestrzegam przed tym złem, które dzisiaj wciska się jakby ze wszystkich stron. Niektórzy stosują zarzut, że właściwie ja chcę diabła widzieć wszędzie. A jakie jest twoje wrażenie? Jakbyś ty odpowiedział, czy rzeczywiście ja na przykład ze swojej strony ostrzegając przesadzam, czy nie? Od razu powiem, że nie, natomiast dodam, że od razu naskakując na telewizję wyraziłem to, co poczułem w pierwszym momencie. To znaczy telewizja jest czymś, co do mnie dotarło jako pierwsza ze swoimi wszystkimi złymi przywarami, których niestety jest całe mnóstwo. Natomiast tych sposobów przekazywania nam jakichś treści złych, powiedzmy, czy oswajania nas ze złem i znieczulania nas na nie jest bardzo wiele. Nam to znaczy komu? Nam to znaczy ogólnie ludziom. I nie tylko dorosłym, ja bym powiedział nawet, że bardziej młodzieży, dlatego że dzisiaj młodzież ma znacznie większe możliwości dotarcia do wszelkich sposobów nowoczesnej komunikacji międzyludzkiej, ogólnie w ogóle między, nawet i krajowej. Natomiast dorośli z tego, co widzę, to głównie narażeni są na działanie telewizji, która właśnie, tak jak powiedziałem od razu na samym wstępie, mnie zaszokowała. Ale dopiero kiedy miałem za sobą pewne sprawy. Natomiast oprócz tych rzeczy, oprócz internetu, w którym również w zasadzie, które ja bym nazwał jednym wielkim wysypiskiem, w którym oczywiście nie można powiedzieć, że nie można tam znaleźć nic dobrego, nic mądrego. Można, natomiast całe mnóstwo śmieci, dosłownie śmieci, mnie przeraża. Kończą się te wszystkie możliwe sposoby poprzez gazety, poprzez jakieś filmy. Nawet, co ciekawe, ostatnio widziałem choinkę poobwieszaną pentagramami. Dosłownie, to były takie ładne pentagramy, zwiklinowe, pomalowane na złoty kolor. A co to są pentagramy? Bo może nie wszyscy słuchacze wiedzą. Pentagram to pięcioramienna gwiazda, która została przejęta jako symbol satanistyczny z uwagi na swoje podobieństwo do rogów, do czaszki kozła. To jest ogólnie znak najczęściej używany przez satanistów, zresztą również w wszelkich rytuałach stosowany. Bardzo, naprawdę zawiera on bardzo, bardzo negatywny przekaz. No także sposobów zatłaczania nas, jak gdyby przytłaczania nas złem i ogólnie kamuflowania się zła jest bardzo dużo. No, ludzie czasami nieświadomi są, co kupują, co wieszają, na przykład nawet na choince. Jakie jeszcze rzeczy, powiedzmy, teraz po uwolnieniu, można powiedzieć, wpadają ci w oko, czy niepokoją cię? Które rzeczy postrzegłeś, powiedzmy, w ostatnim czasie? Co mnie niepokoi? Ogólnie niepokoi mnie bardzo wiele rzeczy i teraz naprawdę widzę to ostro, tak jak ksiądz mówi. I ja do tego, co ksiądz mówi i przed czym ksiądz ostrzega, dodałbym jeszcze całe mnóstwo rzeczy, co oczywiście wywołałoby jednoznaczną reakcję. Natomiast ja to teraz widzę i z całą świadomością jestem o tym przekonany. Co jeszcze można dodać? Oprócz
wszelkich pism, oprócz wszelkich gazet, które w zasadzie zawsze niosą jakieś okultystyczne treści, bądź wręcz satanistyczne, bądź opisują, tak jak na przykład ostatnio w jakiejś gazecie widziałem teoretycznie artykuł chroniący czy przestrzegający rodziców przed satanizmem, który ewentualnie dotyka ich dzieci, zatytułowany Dzieci Nocy. No przeczytałem i szczerze powiem, że to jest artykuł, który nie chroni, znaczy no, nie przestrzega, ale wręcz zachęca. No tak dla młodego człowieka, który to przeczyta, tak to wygląda, bo jest w ten sposób napisany, że po prostu no, tylko się przyłączyć, nic innego. Co mnie niepokoi? Niepokoi mnie przemoc. To jest coś, co wkrada się wszędzie. Nawet w moje klocki Lego, którymi lubię się bawić do tej pory, do czego się przyznaję, wkrada się przemoc i nie ma już miejsca na zabawę, jest miejsce na przemoc. Wszelkie jakieś ludziki, wszelkie postacie filmowe, kreskówkowe, bajki teraz, na przykład dla mnie bajka to jest horror, dosłownie. Nawet jakaś animowana bajka to jest tragedia. Kiedyś tego nie było, aż tak bardzo. Myślę, że to jest godne uwagi i mnie osobiście dziwi, że powiedzmy ty w twoim wieku, powiedzmy nastolatek, w ten sposób mówisz i postrzegasz takie rzeczy, gdy często ja, rozmawiając z ludźmi dorosłymi, spotykam się z wielkim lekceważeniem tych problemów i często dla rodziców nie jest problemem to, jaką bajkę ogląda dziecko, czy tam są wróżki, czary, przemoc, czy inne rzeczy, jakieś okultystyczne elementy. Rodzice często ignorują tę sprawę i mówią, no przecież to jest bajka, przecież to jest tylko zabawa. No otóż dla mnie to jest bardzo poważna sprawa i to jest coś, co bardzo mnie boli w dzisiejszych czasach. To znaczy właśnie ta ignorancja. Większość, no dzisiaj zastanówmy się tak teoretycznie, jak wygląda dzisiaj sytuacja w rodzinie, w przeciętnej rodzinie. No przeważnie dziecko, dla którego rodzice no, czasu nie mają, powiedzmy sobie, o każdej porze dnia i nocy, bo zapracowani, zmęczeni i tak dalej. Często jest faszerowane właśnie różnymi bajeczkami, żeby było spokojne na przykład. Natomiast nigdy nie patrzy się na to, co to za bajka. Dzieci najchętniej oglądają te bajki właśnie przemocy. No taka jest prawda. Większość dzieci nie lubi bajek, które, powiedzmy, rozbudzają wyobraźnię, czy które są obrazowe bardzo. Większość niestety z naszych pociech, znaczy nie z naszych, tylko z pociech rodziców lubi tego typu bajki. A to jest, uważam, bardzo niebezpieczna sprawa. Druga sprawa, co dzisiaj jest bardzo popularne i wszędobylskie, to komputer. Komputer sam w sobie zły nie jest, wręcz przeciwnie. Natomiast to, co można na nim zrobić i to, czego można doświadczyć przy jego pomocy, może być bardzo złe. Myślę tutaj o grach komputerowych, które również są, no, to jest jeszcze straszniejsze niż telewizja. Niż telewizja i wszystkie pisma i to wszystko razem wzięte. Dosłownie. Gry powodują totalną demoralizację. Ja to widzę po moich kolegach, widzę po małych dzieciach, które grają w różne niesamowicie drastyczne gry. Ja się sam kiedyś zszokowałem, kiedy widziałem grę z dzisiejszymi możliwościami graficznymi, dźwiękowymi, jak to jest zrobione i na ile sposobów można zabić, pokroić człowieka i torturować go. To jest po prostu tragedia. Także większość rodziców, kupując dziecku komputer, nie patrzy, co on dalej z nimi robi. No, nie ma czegoś takiego jak zakaz sprzedaży gry, powiedzmy sobie, do 18 lat. To nie istnieje u nas. Nie istnieje to, tak samo jak i wszelkie inne zabezpieczenia przeciwko przemocy. Teraz dość modne są gry RPG, gry fabularne. Gry fabularne przeważnie. Nie mówię o wszystkich, bo są naprawdę dobre gry, ale bardzo rzadko się zdarzają. Natomiast w większości zawierają wielki przekaz okultystyczny, nieraz faktycznie realną wiedzę okultystyczną, bądź nawet satanistyczną. To się też często zdarza, a wręcz chyba najczęściej. I szczerze powiem, że gdybym chciał zostać satanistą jeszcze raz, to nie miał na ten temat żadnej wiedzy, to na pewno sięgnąłby po tego typu rzeczy. Właściwie to słuchając ciebie, no mam wrażenie, jakbym słuchał profesora, który się zajmuje właściwie sprawami okultystycznymi w sposób naukowy i wypunktowuje tutaj różne rzeczy. O takich rzeczach można przeczytać na przykład w książce profesora Zwolińskiego, to już było, czy w innych jego publikacjach, czy można przeczytać w książkach ludzi, którzy się tym problemem zajmują głębiej. Myślę, że twoje postrzeżenia są bardzo tutaj jakoś też ważne, istotne, żeby one docierały do wielu ludzi. Ale co byś na przykład chciał powiedzieć młodzieży, która słucha muzyki?
No, co chciałbym powiedzieć? Chciałbym powiedzieć to, co już powtarzam za każdym razem i od dość dawna, odkąd jestem po drugiej stronie, po tej dobrej stronie, że muzyka ma, no jest to coś, co zawiera bardzo duży przekaz, bardzo silny przekaz i co ma bardzo duże możliwości manipulacji, uzależniania nas, tak jak telewizja, nawet czasami bardziej, z uwagi na to, że ona angażuje, co prawda angażuje tylko słuch, który teoretycznie jest, stanowi 20% naszego odbioru, bodźców zewnętrznych, ale ona potrafi czynić cuda, w cudzysłowie. Wiem, ponieważ sam słuchając pewnych zespołów, pewnego rodzaju muzyki, często nie rozumiejąc tekstów, zauważyłem, jak to działa. To działa strasznie, to pogłębia pewne sprawy i tak samo jak wszędobylska przemoc znieczula nas. Nasuwa mi się takie pytanie, jak to się dzieje? No mógłby ktoś zapytać, jak to się dzieje, że jest tyle zła, a nikt tego nie zauważa, że nie zauważają tego rodzice faszerujący dzieci przemocą, grami, bajkami i tak dalej. Dlaczego tak jest? Otóż jest tak dlatego, że zło, tak jak i wszystko inne, czego doświadczamy wszędzie, nieustannie, co jest jak gdyby pewnym wyznacznikiem dzisiejszych czasów, staje się dla nas czymś normalnym, czymś oczywistym. Choroba, która ciągnie się latami, czasami staje się po prostu stanem normalnym dla organizmu nawet. Dlatego większość ludzi tego nie zauważa. Właśnie, to jest ciekawy sposób działania złego, że zły jakby zaślepia człowieka w momencie, kiedy go zniewala i człowiek brnie dalej. Nie widzi jasno, nie widzi konkretnych niebezpieczeństw. Często zły gra na emocjach. Niektórzy z młodych ludzi pytani, dlaczego tego słuchasz? Mówią, no bo to mi się podoba. Tak, i na przykład taki argument, że jest bardzo częsty, że ja przecież nie rozumiem, o czym oni śpiewają. Jeżeli na przykład ja komuś przetłumaczyłem kawałek piosenki, ktoś mi tak odpowiedział, no to ja na początku byłem szokowany. Okazuje się, że większość ludzi tak mówi, no bo większość ludzi słucha angielskiej muzyki, śpiewanej po angielsku, w związku z czym rzadko rozumieją teksty w pełni bądź w ogóle. Okazuje się, że no tak jak bierne palenie, już to powtarzam po raz któryś z kolei, szkodzi. Tak samo szkodzi i to. To jest uczestnictwo dobrowolne w tym, co się dzieje tam, a często dzieją się tam straszne rzeczy. Nawet jeżeli nie rozumiemy tekstów. A jeżeli je rozumiemy, to tym bardziej. One się utrwalają, one po prostu wydaje się z pozoru, że nie grają żadnej roli, naprawdę. To mają olbrzymi wpływ. Tego nie widać po dniu, po dwóch dniach. To widać dopiero po jakimś czasie. Już nie mówię o latach słuchania takiej muzyki, bo to ma no piorunujący wpływ. To działa tak właśnie, jak ksiądz mówił. Zaślepia, ale zaślepia stopniowo. To nie powoduje szoku, bo gdyby to wywołało szok i pokazał nam to, jak ktoś, powiedzmy sobie, kto słucha takiej muzyki, będzie wyglądał po kilku latach, to ten ktoś mógł się wystraszyć i tego po prostu nie słuchać. Natomiast on stopniowo, coraz bardziej się na to znieczula i coraz głębiej wchodzi pewne rzeczy. Czy takie było też twoje doświadczenie? Że... Oczywiście. Ja co prawda nie zacząłem od muzyki, natomiast kiedy muzyka się pojawiła i kiedy ja zacząłem słuchać muzyki, zacząłem jej słuchać no bardzo dużo. W zasadzie to były przeważające rzeczy. To był czarny metal, heavy metal, no wszelkie odmiany metalu. Natomiast w dzisiejszym rock'n'rollu czy jakichś takich popularnych odmianach często też można spotkać różne tego typu przekazy. I działa to strasznie. No, powoduje to straszną znieczulicę. To jest podstawowa sprawa. A poza tym zmniejsza naszą odporność, zmniejsza nasze wyczulenie na zło. No dobrze, ale w momencie, kiedy ty to wszystko zostawiłeś na boku i w takim razie, czy pozostała jakaś po tym pustka? To znaczy, czy w takim razie masz co robić teraz, jeśli teraz nie słuchasz tej muzyki? Ja ogólnie jestem takim, można powiedzieć, amatorskim audiofilem, to znaczy lubię bardzo muzykę i tak samo jak jej jakość, tak i samą muzykę sobie cenię, która jest dobra. To znaczy ja ją zastąpiłem inną muzyką, która no nie jest po prostu zła, która nie ma takich przekazów, która jest dobra artystycznie i która jak gdyby no w pewien sposób mnie zaspokaja. Natomiast nie jest to wcale takie łatwe. To jest tak jak każdy inny nauk, tak jak palenie papierosów, czy tak jak no to nie będę już może przytaczał tam żadnych przykładów. Natomiast bardzo ciężko jest przestać jej słuchać. Bardzo ciężko jest przestać o niej myśleć. Ja na przykład czasami idąc sobie ulicą doznaję takich dosyć przykrych zjawisk. Mianowicie różne teksty, bardzo zresztą wymowne i w swojej satanistycznej treści, cisną mi się po prostu do głowy i nie mogę czasami tego powstrzymać. To bardzo, bardzo nieprzyjemne, naprawdę bardzo... Gdy tego słucham, to
myślę sobie, że szczęśliwy jestem, że powiedzmy sam nie miałem takiego doświadczenia, że powiedzmy nie doświadczam takich skutków. Skutki są naprawdę bardzo nieprzyjemne i to nie tylko muzyka, to przekonania, to wszelkie przyzwyczajenia moralne, etyczne czy wręcz fizyczne, bo naprawdę człowiek przyzwyczajony do czegoś i znieczulony na pewne fakty, kiedy na pewne zjawiska, kiedy nagle doznaje oślenia i z tego wychodzi. To nie jest tak, że to jest pstryk i już. Człowiek musi walczyć teraz z tym wszystkim, do czego był przyzwyczajony i co wyznawał. To jest naprawdę bardzo ciężka sprawa. I wyjście, wyzwolenie się z takiej muzyki, to jest coś naprawdę bardzo trudnego. A jak postrzegasz, powiedzmy, środowisko młodzieżowe dzisiaj, po uwolnieniu, gdy żyjesz nowym życiem z Panem Jezusem? Znaczy, środowisko młodzieżowe postrzegam znacznie, można powiedzieć, gorzej niż kiedyś. Kiedyś widziałem zło w tym środowisku, natomiast porównując to, co niektórzy prezentowali sobą do tego, co wiedziałem, że człowiek może sobą prezentować, albo wręcz do siebie, nie doznawałem takich zastraszających emocji. Natomiast teraz jestem również zszokowany, bo widzę dokładnie wszystko i naprawdę ja nie wiem, do czego to doprowadzi. Naprawdę nie wiem i nawet wolę o tym nawet nie myśleć. Jest demoralizacja, panuje ogólna demoralizacja, ogólna jakaś, nie wiem, jakieś zatracenie pewnych norm, pewnych zasad, które są wręcz ludzkie, które wręcz powinny wynikać z samych nas. A które rzeczy, powiedzmy tak, w twoim środowisku, gdzie się porusza, środowisku młodzieży, najbardziej ciebie szokują? Co mnie szokuje? Poglądy ogólnie na sposoby jak gdyby myślenia, a propos, nie wiem, współżycia między ludźmi. Tutaj seks, tutaj ogólnie, nawet samo współistnienie dwojga ludzi. Jaki sposób jest widziane jaka jest, powiedzmy sobie, tego jakość. No, jest zastraszająca. Tak samo muzyka, tak samo filmy, jakieś pewne uzależnienia właśnie od gier, od telewizji, to bardzo często, od wszelkich właśnie takich, no, jednych z najgorszych przekazów, które tylko można doświadczyć. A według ciebie jest to wynik, powiedzmy, nudy tej młodzieży, że nie mają co robić i, powiedzmy, karmią się tym, czym nie powinni, czy nie wiem, czy zastanawiałeś się, czy może są przyczyny jakieś inne? Zastanawiałem się i to cały czas mnie zastanawia. Nie chciałbym nikogo obwiniać, bo tutaj nie można powiedzieć, że winę ponoszą dorośli, że oni nie zajmują w jakiś sposób, nie dają alternatywy. Ale to nie jest tak, że nie ma żadnej innej alternatywy, że trzeba, że po prostu, żeby zabić czas, nie ma innego wyjścia. Tylko, że żeby dotrzeć do tych dobrych spraw, żeby czas zagospodarować jakoś efektywnie, produktywnie, trzeba niestety trochę wysiłku, trzeba poszukać, trzeba się zainteresować, trzeba chcieć. Natomiast cała reszta jest podana na tacy, cała reszta jest bardzo łatwo dostępna, bezpośrednia, przyjemna, niewymagająca myślenia. Młodzież ogólnie się nie zastanawia, po prostu. Brak myślenia, brak tej funkcji. Ona jest zabijana, bo jest to niepotrzebne po prostu. Niepotrzebne w sytuacji, kiedy mamy telewizję, mamy to wszystko, mamy internet, możemy sobie pogadać o głupotach albo poszperać w tych wszystkich śmieciach. Naprawdę. Myślę, że pewno trzeba by sobie życzyć, żeby, powiedzmy, w tych środkach społecznego przekazu były właśnie dobre ideały, żeby było tam coś, co, powiedzmy, łatwo dostępne będzie budować młodego człowieka. Dlaczego tak jest, że w świecie jest więcej serwowanego tego zła? Czyż nie są to jakieś, wydawałoby się, zorganizowane właśnie tutaj działania, żeby jakoś obstawić człowieka wręcz ze wszystkich stron właśnie tym złem? Ileż tych pozytywnych rzeczy możemy wynaleźć w tym świecie? To jakby za mało. Wydaje się, że ten młody człowiek nie ma przed sobą tych ideałów. Czy, powiedzmy, ty ze swojego, powiedzmy, takiego przeciętnego doświadczenia młodego człowieka możesz wskazać w swoim życiu, w środowisku, w świecie te pozytywy, pozytywne ideały, pozytywne wzorce, pozytywne rzeczy, z których młody człowiek dzisiaj mógłby korzystać? Szczerze powiem, że jest to bardzo trudne. Jest to bardzo trudne, ponieważ tak w zasadzie to nie ma ideałów. No, wiele osób tutaj wymieniłoby naszego papieża, z czym ja się oczywiście zgadzam. Natomiast gdyby sięgnąć gdzie indziej i jakoś głębiej, to jest to
Ja się wielokrotnie pytałem różnych osób o jakieś ideały, właśnie o osoby, do których uciekają się, do których zachowania uciekają się, do których doświadczeń się uciekają młodzi ludzie. Natomiast odpowiedzi konkretne rzadko padały. I jeszcze nawiążę do tego wcześniejszego. Wręcz wydawało mi się przez moment, że jestem wyznawcą jakiejś spiskowej teorii dziejów, dosłownie, a propos tego wszechzła, które jest. Nie wiem, naprawdę nie wiem, czy to jest zmowa, czy to po prostu jest jakieś takie nieświadome działanie mediów i wszelkich tych sposobów przekazywania nam różnych rzeczy. Natomiast odpowiedź jest prosta, dla pieniędzy. Wszystko robi się dla pieniędzy, dlatego że na to ludzie patrzą, do tego ludzie są już przyzwyczajeni i zawsze zło jest ciekawsze. Nigdy coś, co wymaga myślenia, coś, co wymaga refleksji, nie było ciekawsze i bardziej pożądane od tego, co po prostu zabija wszelkie myślenie i wszelkie jakieś wysiłki nasze. Co do ideałów, w tym wszystkim naprawdę trudno znaleźć jakikolwiek ideał. No bo jeżeli Terminator dla kogoś będzie ideałem, no to dziękuję. Dziękuję za to wszystko. Naprawdę, naprawdę jest trudno. Nie ma naświetlonych żadnych postaci, które są idealne. Jeżeli ktoś umiera, ktoś, kto naprawdę się zasłużył i ktoś, kto teoretycznie powinien stać na jakimś piedestale, pokazywać nam swoje wybory i to, czego dokonał dzięki nim, to jest krótka wzmianka o nim i to wszystko. To nikogo nie interesuje naprawdę. Kiedyś trochę szokująca wypowiedź młodzieży ze szkoły średniej, katolickiej, która spytana o jakieś ruchy katolickie, czy znają, stwierdzają, że nie znają, nie wiedzą o żadnych ruchach katolickich, o żadnych takich ruchach, które by ich budowały. Tutaj jeszcze a propos tego właśnie, to z czego to wynika? To może wynikać między innymi z tego, że tak, a nie inaczej prowadzone są nasze katechezy w szkołach. Katecheza jest czymś, co przez wielu jest uważane za przymus, muszą, bo muszą, odsiedzą swoje i pójdą. I żeby ich zainteresować, naprawdę trzeba podejść troszeczkę innej strony, niż to przeważnie się dzieje, no bo jakieś tam doświadczenie już mam po tych kilku latach nauki. No jest to troszeczkę nie tak. My jesteśmy faszerowani jakimiś ogólnikami. Niestety nie da się do młodych ludzi mówić ogólnie. Nie da się mówić tylko i wyłącznie, co jest dobre, a co jest złe. Trzeba to pokazać w dzisiejszej formie. Trzeba to oblać w treść, jaka dzisiaj jest dostępna. No dobrze, ale czy tutaj wina jest tylko, powiedzmy, w tym, czy też może wina leży także po stronie młodzieży zamkniętej, która, powiedzmy, faszeruje się codziennie 4 godziny czy więcej telewizją i rzeczami złymi, przychodząc na katechezę, właściwie ten katechezda pozostaje bezradny, bo właściwie nie bardzo ma czym zainteresować, tak, tak. Bo te treści religijne nie trafiają. Tutaj się zgodzę. Właśnie po jakimś czasie takiego faszerowania się i po prostu znieczulenia, te rzeczy wręcz budzą odrazę lub niechęć, bo naprawdę uważane są za coś bzdurnego, dosłownie. To jest, taka jest prawda. Większość ludzi naprawdę ma tego serdecznie dosyć i pamiętam, nie reaguje. Pamiętam tutaj taką reakcję młodzieży, o której mówiła pewna osoba prowadząca kursy takie o małżeństwie w szkole średniej i proponowała młodzieży katolickie pismo Miłujcie się. W momencie, kiedy młodzież z jednej klasy dowiedziała się, że to jest katolickie, momentalnie odrzuciła to pismo, jakby to było coś, co parzy. Dokładnie tak. I to jest właśnie też jednym z powodów, dla których to nie dociera. Dlatego, że jeżeli coś jest katolickie, jeżeli coś wyszło spod prasy właśnie chrześcijańskiej albo ewidentnie kościelnej, to jest jak gdyby już pieczątka dla każdego w zasadzie młodego człowieka. No, dla każdego, kto powiedzmy sobie jest z boku lub jest obojętny lub wręcz jest nastawiony przeciwnie do sprawy. To jest coś, co dyskredytuje od razu to pismo. Ono po prostu z gruntu nie może zawierać nic ciekawego. No a dlaczego według ciebie taka jest mentalność młodzieży? No, to jest ciekawe. Ogólnie co panuje wśród młodzieży w moim wieku, czyli tak około 17 lat, takiej młodzieży, która zaczyna już dostrzegać, powiedzmy sobie, trochę szersze zjawiska, jakieś społeczne bądź nawet i polityczne, w tym też widać politykę. Co do samej organizacji kościoła jest wiele kontrowersyjnych wypowiedzi. To znaczy co, młodzież nie ufa autorytetowi, czy ten autorytet został podkopany? Autorytet został podkopany lub wręcz upada w oczach młodzieży, ponieważ ludzie dostrzegają, znaczy młodzież dostrzega tylko to, co złego jest w ludziach, którzy stanowią kościół, powiedzmy sobie, od wewnątrz, czyli tutaj chodzi o kler, chodzi o wszelkie osoby duchowne, zakony i tak dalej. Ludzie często
podając przykłady, sugerują się tylko nimi. Tutaj nastąpiło zatracenie sensu istnienia Kościoła, jak gdyby ideałów, które nim kierują i tego, co on dobrego czyni. Ale to jest ciekawe zjawisko, że ludzie właściwie powtarzają pewne poglądy, opinie, plotki, często o księżach, o Kościele, zupełnie bezrefleksyjnie. Wydaje się, że jakby byli tutaj sterowani wręcz odgórnie. Kiedyś, jeszcze w tamtych poprzednich czasach, które były właściwie czasem prześladowania Kościoła w naszym kraju, konkretnym ludziom zależało na tym, by takie różne plotki rozpowszechniać, by podkopywać autorytet księży. Ja się muszę przyznać, że ja sam należałem do tych, którzy bardzo często i gęsto szastali różnymi tego typu sprawami, tego typu poglądami, tego typu, może nie sloganami, postaram się unikać tutaj sloganów, staram się podawać zawsze przykłady konkretne. No jest, można powiedzieć, że pewne sprawy mogą budzić u nas wątpliwości, mogą budzić jakąś niechęć bądź coś, co nas boli, mogą powodować ból. Natomiast wiele spraw jest dosłownie sloganami, jest czymś utartym i czymś, co występuje w zasadzie wszędzie. Przyznaję się, że sam niegdyś przedstawiałem taką właśnie inną postawę. Natomiast nie dostrzega się tego, patrząc z zewnątrz, nie dostrzega się tego, co jest w środku. Widać tylko to zabrudzenia na tej obudowie. Widać tylko te jednostki, które czynią po prostu źle, czynią pod prąd. A nie widać tego, co jest w środku i tego, do czego każdy powinien dążyć. No a jak postrzegasz, powiedzmy, dzisiaj, po uwolnieniu, gdy Pan Jezus jakoś mocno wkroczył w Twoje życie, jak dzisiaj patrzysz, powiedzmy, postrzegasz te rzeczy związane ogólnie z chrześcijaństwem, z katolicyzmem, z kościołem, z księżmi? Teraz to nie jest tak, że upadło, powiedzmy sobie, wszystko, co do tej pory myślałem i że to nagle zamieniło się w coś zupełnie innego. To nie jest tak. Wiele z tych rzeczy, które były rzeczywiście bezpodstawne, naturalnie już nie istnieje, dlatego już nie myślę i nie czuję. Natomiast pewne rzeczy, które mi się nie podobają, które budzą we mnie jakąś, no nawet odrazę czasami, zostały, ale ludzie są ludźmi po prostu. Ludzie są ludźmi i zawsze znajdują się takie jednostki, które będą psuły opinię ogółu. Z tym, że teraz dostrzegam, kiedy zakosztowałem, kiedy zostałem przyłączony do tego wszystkiego, dostrzegam mnóstwo dobra i mnóstwo działań, które przemawiają za tym, że Kościół jednak nie jest tym, czym wydaje się być. Dla kogoś, kto stoi z zewnątrz, kogoś, kto jest czasami nawet przeciwny. To naprawdę wygląda trochę inaczej, niż się wydaje. A czy w tym Kościele znalazły się ludzi, młodzież, dorosłych i niektórzy jakoś ukazują Ci inny obraz tego Kościoła? Oczywiście znalazłem i to bardzo dużo takich ludzi, z tym, że tutaj upada właśnie ten mit o ludziach przychodzących na mszę w zasadzie z bardzo różnych powodów. Oczywiście takich ludzi jest dużo. Natomiast żeby znaleźć właśnie tych ludzi, o których ksiądz mówił, trzeba po prostu się zainteresować. Ktoś, kto jest raz lub nawet rzadziej niż raz w miesiącu na mszy, tego nie zauważy, tego nie dostrzeże, tego nie znajdzie. Tu trzeba pewnej chęci znalezienia, bo jeżeli ktoś nie chce, to nigdy nie zauważy. Trzeba poszukać, trzeba się zapytać. I wtedy okaże się, że takich ludzi jest bardzo dużo i że naprawdę tą wspólnotę ktoś buduje. Myślę, że warto to podkreślić, że chociaż przedstawiamy może też dzisiaj ten problem tak ciemny, wielu zagrożeń właśnie dla młodego człowieka i nie tylko dla młodego, które są w tym świecie, warto też podkreślić, że w świecie jest dużo dobrych ludzi, których trzeba dostrzec, którzy czasem nie odzywają się głośno, nie krzyczą, czasem się wstydzą tego, że są dobrzy, że jakoś trzymają się jakichś wartości, wyznają te wartości, że chcą postępować dobrze. To jest właśnie to zjawisko, które w zasadzie nam wyjaśnia wszystkie nasze wcześniejsze wątpliwości co do tego, dlaczego zło jest tak wszechobecne. To jest właśnie to, że tych dobrych jednostek, dobrych działań, dobrych organizacji jest naprawdę dużo, tylko one nie krzyczą. One nam się nie narzucają. My tego nie widać na pierwszy rzut oka. Tego trzeba poszukać. Trzeba zajrzeć troszeczkę głębiej, pod tą oświatę ciemną, pod tą czarną oświatę. No w Twoim wypadku była sytuacja taka wyjątkowa, myślę, że szczególnej łaski Pana Boga, że doprowadził Cię do
Kościoła, że szukałeś pomocy, że no Pan Bóg tutaj interweniował w taki sposób. Natomiast zastanawiam się w tym momencie, no w jaki sposób docierać do ludzi, w jaki sposób im pokazać od tej strony pozytywnej, że u Chrystusa w Kościele coś znajdą, coś czego właściwie szukają. Mnie też to zastanawia, w jaki sposób właściwie zacząć, bo tu trzeba zacząć od nowa, tu trzeba zmienić pewne metody, w jaki sposób zacząć docierać do tych właśnie wszystkich osób. Nie wiem, czy zacząć krzyczeć, no nie wiem. Może tu chodzi o to, żeby po prostu przekrzyczeć zło, ale uważam, że to jednak nie jest dobre rozwiązanie. Tu trzeba, myślę, że trzeba o tym mówić, trzeba pokazywać, trzeba chociażby dawać cień ścieżki, drogi, która nas doprowadzi do jakiejś wspólnoty, czy do przeżycia czegoś więcej niż tylko msza święta raz w tygodniu lub miesiącu, albo jeszcze rzadziej. A w tej chwili, gdybyś powiedzmy miał słuchaczy w radio, właśnie młodych ludzi, którzy są tak sceptyczni do Kościoła, nastawieni do rzeczy świętych, do jakichś wzorców, tak spontanicznie, tak teraz, co ewentualnie chciałbyś im powiedzieć? Co bym chciał im powiedzieć? Że nie widzą wszystkiego, widzą tylko to, co po prostu, czego zostali nauczeni widzieć i tak jak ja wcześniej widziałem, dokładnie tak jak ja wcześniej widziałem, nie widzą tego wszystkiego, co jeszcze dla nich jest nieznane i w ogóle, o czym w ogóle nie słyszeli, o czym nie mają pojęcia. Po prostu, co ja bym im radził? Ja bym im radził przemóc się, poszukać i zobaczyć. Nie można tylko i wyłącznie krytykować i być nastawionym do czegoś, czego się nie zna. Poznajcie, a dopiero później krytykujcie. Jak poznacie wszystko, nie tylko tą czarną obwolutę, to nie będziecie mieli czego krytykować. No najwyżej tą czarną obwolutę, ale wtedy zmienicie sposób krytyki. To chyba wszystko, co należałoby im powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo za te Twoje też wypowiedzi i to Twoje świadectwo. I trzeba by nam sobie życzyć, żeby pośród nas było coraz więcej jakichś przykładów, wzorców, ludzi, którzy będą dla młodych ludzi i dla dorosłych światłem, przewodnikiem. Pan Jezus powołuje Kościół po to, by Kościół był w świecie jak właśnie miasto na górze, jak lampa stawiana wysoko, jak sól, która nadaje dobry smak temu światu. Trzeba nam sobie na pewno życzyć, nam, to znaczy Kościołowi, by Kościół to powołanie wypełnił. Z pewnością niedochowanie wierności temu powołaniu naraża Kościół na te konsekwencje, o których mówi Pan Jezus. Taka sól zepsuta nadaje się tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi, ale niewątpliwie Kościół pozostanie taką solą dla świata i myślę, warto taką refleksję podjąć w swoim życiu. Czym się będę karmił? Czym chcę być? Czy będę szukał właściwych wzorców, czy też bezrefleksyjnie, bo to lubię, bo mi się to podoba, będę poddawał się wpływowi tych wszystkich rzeczy złych, których no, wskazujemy w dzisiejszej audycji, jest w tym świecie dość dużo. Życzymy sobie i radiosłuchaczom, aby odkrywali wzorce świętości, wzorce dobra, wzorce wartości i za nimi podążali. Szczęść Boże. Szczęść Boże.